Siemanko, zapraszam Was na kolejny odcinek z modelarstwa. Ten odcinek powinien nazywać się O kuspier... Popsułem samochód, ale po kolei, więc w poprzednim odcinku postanowiłem pokolorować fotele na takie białe różne wzorki i w sumie jak ściągnąłem folię zabezpieczającą, no to pomyślałem sobie, to nie był dobry pomysł. Wygląda to okropnie, krzywo i postanowiłem całe pomalować na biało z powrotem, ale o tym za chwilę. Odkleiłem sobie pozostałe taśmy maskujące z pozostałych elementów, które malowałem, klocki, w ogóle całe hamulce, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe wyszły po prostu bosko, jestem mega zadowolony z tego. No i niestety, ponieważ mam takie, a nie inne felgi do tego modelu, no to nie będzie tego widać. Więc rzecz, która mi wyszła genialnie, no będzie zakryta i nie będzie widoczna. Świetnie. Lusterka wyszły też bardzo fajnie, tak jak sobie malowałem w poprzednim odcinku. Także to wyszło mi bardzo fajnie, tak samo jak właśnie zawieszenie, amortyzatory, sprężyny, spoiler wyszedł ciulowo, bo tam też powinienem ten element najpierw odtłuścić przed malowaniem, ale mieszanka była zbyt rozrzedzona, także z tym wyszła lipa. Co do felg, też bardzo fajnie kolor wyszedł, nałożyłem sobie gumy na to i myślę, że będzie wyglądać w porządku. Co nie wyszło fajnie jeszcze, powinienem najpierw mówić, co wyszło fajnie, bo... Dobra, po kolei, spokojnie. Więc podwozie. Tutaj w poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak malowałem pędzelkiem bak. On miał być matowy i takie metalowe, podtrzymujące płaskowniki miały być w czarnym, połyskującym kolorze. I tak stwierdziłem, że chyba jednak tak nie będzie to wyglądać. I zacząłem malować to na taki jasny, srebrny kolor, prawie że taki, jaki był podstawowo model. Nie wiecie, jak dostaje się ten plastik, to prawie taki sam kolor jest, ale jednak wygląda to dużo, dużo lepiej. I myślę, że poakcentuje się te elementy, które mają mieć jakiś inny kolor, na przykład przeniesienie napędu, układ wydechowy, to się pokoloruje na inny kolorek. Natomiast zostawi się resztę podwozia w takim srebrnym. To powinno być chyba czarne, ale wiecie co? Tak może chyba być. Nie no, niech będzie tak. Tak wygląda w porządku, naprawdę. Wygląda to dosyć ładnie. Jak się poakcentuje, zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Myślę, że ten czarny kolor na przykład podwozie jest w czarnym kolorze, to ten czarny kolor fajnie będzie wyglądał na tym jasnym, takim srebrnym, można powiedzieć takim. No i nadeszła pora na naniesienie ostatniej warstwy koloru niebieskiego na karoserię. No tutaj nie ma dużej filozofii, troszeczkę mi pryskał na początku aerograf, musiałem takie grudki farby pościerać i potem jeszcze raz to zamalować, ale ogólnie warstwa nałożyła się bardzo fajnie i już widać, że ten kolor jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głęboki. W następnej fazie będę go trochę ścierał pastą polerską i właśnie teraz mam takie nowe pytanie, bo mam jeszcze dodatkową farbkę przeźroczystą, która nada taki blask temu kolorowi i zastanawiam się, czy właśnie nie ścierać tej farby, która nada blask, czy ścierać już tą, czy ścierać tą taką ostatnią warstwę, czy ścierać te trzy warstwy. Myślę, że te trzy warstwy koloru niebieskiego trzeba pościerać i je nabłyszczyć i dopiero później nadać taki już ostateczny połysk tą farbą taką przeźroczystą. No ale to jeszcze zobaczymy. Jak coś, to piszcie w komentarzach. No i zaczynamy. Odcinek pod tytułem Szyba. Więc jaki miałem pomysł na początku, bo w tym modelu niestety nie ma takich specjalnych naklejek do oklejania szyby, żeby można było pokolorować ją od środka. Pokoloruje się ją po to, żeby zrobić imitację kleju od szyby, no nie na zewnątrz. Jak macie w samochodach, to takie te obramowania szyby są ciemne, tam jest klej. I tutaj, żeby to fajnie zrobić, tak to odzwierciedlić trochę, no to się właśnie maluje od środka te szyby. Jaki jest problem? No nie mamy tych naklejek, które odgradzają idealnie, więc ja musiałem sam dojść do wniosku, w którym dokładnie miejscu musiałbym porobić te naklejki odgradzające, tak? Albo coś takiego. No i zacząłem się bawić taśmami maskującymi i to maskowanie zajęło mi dużo czasu, z godzinę.
żeby sobie to porobić i w końcu doszedłem do wniosku, że to jest krzywo, że to się nie będzie trzymać i że to farba się dostanie pod spód i w ogóle. Więc poszedłem sobie, poszukałem, popatrzyłem po pokoju i patrzę, że mam papier no klejący taki, wiecie, jedna warstwa jest klejąca i sobie zacząłem myśleć. No i myślę sobie, a zrobię to właśnie w ten sposób, że odrysuję sobie kawałek papieru do tej szyby i zacznę to powoli robić. No i tak też było. Zacząłem sobie to powoli kleić. I tak przykleiłem kawałek papieru, no i zacząłem tym moim nożykiem odcinać. I wiecie, tak każdy najmniejszy element sobie tak odcinałem po kolei, jeden po drugim. I muszę wam przyznać, że poszło mi to naprawdę całkiem fajnie. Bardzo ładnie sobie to odgrodziłem, w miarę było tak, jak powinny być te chyba naklejki nałożone. Także szyby powinny ładnie wyglądać. I rzeczywiście później skończyłem sobie to robić, poprzyklejałem i zacząłem powoli malować. No i tutaj bardzo ostrożnie, bardzo mało tej farby dawałem, powolutku, żeby tam, wiecie, nie było problemu. Bardzo malutko, duże ciśnienie powietrza, może nie tak super duże, ale takie więcej powietrza niż tej farby szło, o może tak. No i dzięki temu uzyskałem dość ciekawy efekt, byłem nawet zadowolony, że tak wyszło sobie. No i postanowiłem następnego dnia sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądać. I patrzę, że no, wygląda fajnie, zacząłem sobie to odklejać. No i się tam odkleja normalnie, wszystko jest ok, tylko że niestety, ale ten papier zostawił dużo kleju na szybie. No i myślę tak sobie, jak go zlikwidować, ten klej, jakoś go trzeba od, nie wiem, ściągnąć. I tak myślę, czym by tutaj to zrobić. Zacząłem wodą, najpierw to pościerałem, starałem się to zetrzeć jakąś koszulką, tak, jakimś materiałem takim, starą koszulką czy czymś takim. Później papierem ściernym bardzo, bardzo, bardzo gładkim. No i na samym końcu sobie pomyślałem, a użyję rozpuszczalnika. Ja pierdziu. Ten klej jakoś się rozpuścił tak, że chyba zaczął reagować z tym plastikiem. I pod wpływem tego rozpuszczalnika. Jak to wszystko przereagowało, to się zrobiło matowe. No i myślę, no nie, no muszę to zacząć jakoś ścierać. Wziąłem papier ścierny do ręki, zacząłem trzeć. Później wziąłem jeszcze pastę polerską, też zacząłem trzeć i zaczęło nawet trochę schodzić. Trzymałem to w ręce i wiecie, coraz mocniej zacząłem to trzeć i w pewnym momencie ten plastik się po prostu upierdzielił, żeby nie powiedzieć gorzej. I teraz mam jeden wielki problem, jak sobie z tym poradzić. No myślę, że najlepiej będzie chyba kupić nowy model i z tego modelu wziąć sobie ten element i go po prostu wkleić i już bym nie robił tych miejsc klejenia szyby, tylko bym po prostu wkleił tą szybę taka jaka jest i już, albo bym zrobił ewentualnie jakoś flamastrem. No największy problem jest w tym, że ten model nie jest taki do końca fajny, mimo że jest od Tamini i wielu rzeczy mu brakowało i to mnie najbardziej właśnie w nim bolało, zwłaszcza ta szyba. Zresztą w Skyline'ie były te naklejki i wtedy je źle użyłem i też się to wszystko spieprzyło, także no nic, pozostało mi chyba nic innego. Jeśli macie jakieś pomysły, jak z tego wyjść, to oczywiście piszcie w komentarzach, ale nie pozostało mi chyba nic innego, jak kupić taki albo podobny model i modlić się, żeby pasowało to mniej więcej, żeby można było wymienić tą szybę. A co jest najlepsze, szukałem właśnie tego właśnie modelu, taki sam jak mój. Ja robię to dla widza, tak? Szukałem tego modelu na internecie, okazuje się, że wszędzie jest już wykupiony i nie można go kupić. Także krótko mówiąc, jestem chyba załatwiony. No ale nie poddaję się, będę próbował jeszcze coś z tym modelem sobie zrobić i na pewno uda się go, na pewno to nie wiem, ale postaram się zrobić tak, żeby było jak najlepiej. Ewentualnie, wiecie, wydam tą stówkę na dodatkowy model, żeby przełożyć szybę z tamtego do tego. Będzie zabawy, mówię wam. Także zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie kciuki oczywiście i trzymajcie się, na razie, pa, pa.